Daniel Siwiec Nowoczesny deweloper Jak zarabiać na inwestycjach deweloperskich? Czyta Tomasz Kućma Wstęp Nie musisz widzieć całej drogi. Po prostu zrób pierwszy krok. Martin Luther King Pewnego dnia na jednym ze szkoleń z rozwoju osobistego usłyszałem bardzo trafne porównanie celne na wielu płaszczyznach. Mocno utkwiło mi ono w pamięci, dlatego chcę się nim z tobą podzielić. Jeśli znasz jego autora, napisz do mnie. Wspomniana metafora porównuje osiąganie zamierzonego celu do nocnej jazdy samochodem. Otóż, jadąc nocą, nigdy nie widzisz całej drogi, która jest przed tobą. Widzisz tylko tyle, ile oświetlają reflektory Twojego samochodu. Zauważ jednak, że ograniczenie widoku tylko do tych paru metrów z przodu wcale nie przeszkadza w tym, by jechać bezpiecznie we właściwym kierunku. Metr po metrze, kilometr po kilometrze, przemierzając kolejne odcinki, dotrzesz w końcu tam, dokąd zmierzałeś. To porównanie idealnie obrazuje sytuację związaną z wyznaczaniem i osiąganiem dużych celów. Stawiając pierwszy krok, który jest początkiem długiej drogi, rzadko kiedy będziesz wiedział, co Cię czeka na samym końcu. Żeby ułatwić sobie podążanie do celu, powinieneś wyznaczyć kamienie milowe. Będą one stanowiły Twoją nawigację i punkt odniesienia w trakcie drogi. Wystarczy, że będziesz widział dystans, jaki trzeba przejść, by dotrzeć do kolejnego etapu, a to umożliwi Ci dojście do celu wybranego na samym początku. Jest tylko jeden warunek. Podobnie jak do podróży, tak i do osiągnięcia każdego innego celu, musisz się odpowiednio przygotować. Dzięki temu zminimalizujesz ryzyko związane z nieprzewidzianymi sytuacjami i być może uda Ci się uniknąć wielu błędów. Praktyka czyni mistrza. Im częściej będziesz jeździł tą samą drogą, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że coś cię zaskoczy. Niech tylko nie uśpi to twojej czujności. Dlaczego o tym mówię? Chcę, żebyś wiedział, iż realizując pierwszą inwestycję deweloperską, miałem w głowie wiele niewiadomych i pytań, na które nie znałem odpowiedzi. Ale to nie powstrzymało mnie przed zrobieniem pierwszego kroku. Starałem się jednak do swojej deweloperskiej drogi przygotować jak najlepiej. Rozmawiałem z doświadczonymi deweloperami i cały czas się uczyłem. Wymagało to sporo wysiłku i zdobywania wiedzy z różnych źródeł. Teraz swoją wiedzę i doświadczenie zebrałem w tej książce. Daję ci ją, abyś jak tylko jej posłuchasz, mógł postawić pierwszy krok na drodze do zostania nowoczesnym deweloperem. Zdaję sobie sprawę, iż dla każdego ten pierwszy krok będzie oznaczał coś innego, w zależności od tego, z jakiego punktu dana osoba startuje. Ale mam nadzieję, że niezależnie od początkowej sytuacji, książka ta zmotywuje cię, by ruszyć z miejsca. Dzisiaj, kiedy mówię te słowa, mam już za sobą kilka inwestycji deweloperskich. Są to głównie inwestycje mieszkaniowe, bo w tej dziedzinie mam najszersze kompetencje i doświadczenie. Opisując zatem krok po kroku działalność deweloperską, będę ją przedstawiał właśnie w tym kontekście. Co prawda nie zbudowałem jeszcze wielu tysięcy mieszkań, nie znajduje się też jeszcze na liście Forbesa, ale jestem przekonany, że moje dotychczasowe doświadczenie, którym dzielę się z tobą w tej książce, zainspiruje cię do kreatywnego działania oraz pozwoli pewniej stawiać te pierwsze kroki na drodze nowoczesnego dewelopera. Do rozpoczęcia działalności deweloperskiej potrzebne są dwie rzeczy: odpowiednie nastawienie i motywacja do działania oraz umiejętność zastosowania podstawowych mechanizmów różnego rodzaju dźwigni. Gdy to będziesz miał, możesz ruszać do przodu. Pamiętaj jednak, że samo słuchanie nie uczyni Cię jeszcze deweloperem. Zacznij działać i to najlepiej jak najszybciej. Podobnie jak w innych dziedzinach życia, tak też w działalności deweloperskiej droga do sukcesu zaczyna się w głowie. Jednak samo myślenie o działaniu na nic się nie przyda. Jeśli chcesz coś osiągnąć, musisz zacząć działać. Im szybciej opuścisz swoją strefę komfortu i bardziej się od niej oddalisz, tym większe sukcesy możesz osiągnąć. Nie czekaj do momentu, kiedy nauczysz się wszystkiego i poczujesz się wystarczająco kompetentny, by zacząć. Ta chwila prawdopodobnie nigdy nie nastąpi, bo zawsze znajdzie się obszar, w którym będziesz chciał się jeszcze doszkolić. Ta branża jest tak rozległa i złożona, że prawdopodobnie nawet najwięksi rynkowi gracze nadal uczą się nowych rzeczy. Zrób pierwszy krok, zacznij działać. I choć realizowanie zamierzonego celu wymaga wiele motywacji i silnego przekonania, że to co robisz jest właściwe, jak też ciągłego rozwoju i pokonywania własnych granic, to pamiętaj, że na końcu tej drogi jest właśnie Twój cel. Dzięki temu uczucie dyskomfortu, którego najprawdopodobniej doświadczysz po drodze pełnej zakrętów i wyzwań, będzie dużo łatwiejsze do zniesienia. Jednocześnie pamiętaj, że nie zawsze musisz samodzielnie wydeptywać wszystkie ścieżki, które doprowadzą cię do celu. Istnieją bowiem sprawdzone sposoby na to, abyś swoją drogę, jako początkujący deweloper, przemierzał znacznie szybciej. Jednym z nich jest użycie dźwigni. O tym, jak działa dźwignia, uczyłeś się na pewno na lekcjach fizyki, ale dla porządku przypomnę tę zasadę. Jak powiedział Archimedes, dajcie mi dostatecznie długą dźwignię i punkt podparcia, a poruszę Ziemię. Oznacza to tyle, że używając niewielkiej siły za pomocą dźwigni, jesteś w stanie uzyskać siłę wielokrotnie większą. Zapytasz pewnie, jaki to ma związek z działalnością deweloperską. Otóż dźwignia jest narzędziem, które pozwala na przyspieszenie pewnych rzeczy oraz zminimalizowanie ryzyka. Zrozumienie zasady jej działania i umiejętność jej zastosowania są kluczowe w branży deweloperskiej. Gdyby nie różnego rodzaju dźwignie, branża ta nie miałaby szansy rozwijać się tak szybko. O rodzajach dźwigni, a w szczególności o dźwigniach finansowych, opowiadam dokładniej w dalszej części książki, w rozdziale poświęconym sposobom finansowania projektów deweloperskich. W swojej pierwszej książce, pod tytułem Nowoczesny Inwestor, opisuję własną drogę od pracownika etatowego do inwestora obracającego milionami. Znajdziesz w niej dużą dawkę motywacji oraz inspiracji, a także wiele kreatywnych rozwiązań opartych na moim doświadczeniu. Jeśli do tej pory miałeś niewiele wspólnego z rynkiem nieruchomości, zachęcam cię, abyś się zapoznał z tą pozycją. Pomaga usystematyzować wiedzę i, jak mówią osoby, które ją przeczytały bądź jej wysłuchały, stanowi idealny wstęp do tego, by w końcu zacząć poważnie inwestować w nieruchomości. W tej książce natomiast chcę Cię przekonać, że działalność deweloperska nie jest zarezerwowana wyłącznie dla ludzi z dużym kapitałem i doświadczeniem w branży nieruchomości. Każdy, kto jest wystarczająco zmotywowany, znajdzie sposób na to, by wystartować i odnieść sukces jako deweloper. Dlatego na początek chciałbym krótko opowiedzieć Ci swoją historię, abyś przekonał się, że wiem, co mówię. Kiedy miałem 22 lata, z 50 tysiącami na koncie i niezachwianym przekonaniem, że będę inwestować w nieruchomości, rzuciłem swoją pracę na etacie. I choć o nieruchomościach nie miałem pojęcia, to szkoliłem się, czytałem, potem jako agent zacząłem pracować w agencji nieruchomości. Zdobyłem potrzebne know-how i chciałem iść na swoje. Otworzyłem własne biuro nieruchomości, które działa do dziś i obecnie zatrudnia około 20 pracowników. Równocześnie zacząłem skutecznie zarabiać na tak zwanych flipach, o szybkich transakcjach typu flip, mówię w nowoczesnym inwestorze. Robię to zresztą do tej pory, tyle że w bardziej profesjonalny i zorganizowany sposób. Jest to dzisiaj bardzo ważny filar mojego biznesu, bo daje mi bieżące przepływy pieniężne i finansuje po części działalność deweloperską. Dodatkowo prowadzę hostel i zainwestowałem w startup technologiczny, porównywarkę cen części motoryzacyjnych. Mam również kilka innych mniejszych biznesów, między innymi w branży szkoleniowo-mentoringowej. Jak widzisz, zaczynałem od zera, jednakże teraz jestem już dużo dalej, dlatego że używałem dźwigni. To dzięki nim zbudowałem portfel nieruchomości i inne swoje biznesy. Dzisiaj te same mechanizmy wykorzystuję w działalności deweloperskiej, ale już na znacznie większą skalę. Z dalszej części książki dowiesz się jak to robię. Do czasu napisania tej książki zrealizowałem różne inwestycje i jestem w trakcie prowadzenia czterech kolejnych. Mam zatem doświadczenie, dzięki któremu mogę ci podpowiedzieć, na co należy zwracać uwagę przy realizacji inwestycji oraz jakich działań należy się wystrzegać, by nie popełnić błędu. Kiedy zaczynałem swoją przygodę z nieruchomościami i kupowałem pierwsze mieszkanie w celu inwestycyjnym, wcale nie planowałem zostać deweloperem, a przynajmniej ten cel nie był dla mnie tak jasno określony. Chciałem realizować duże projekty i stworzyć duży biznes, ale jeszcze nie wiedziałem, na czym taka działalność miałaby polegać. Z czasem otwierały mi się kolejne klapki, które poszerzały mój horyzont widzenia i dopiero po pewnym czasie zrozumiałem, że to branża deweloperska jest dla mnie najlepszym możliwym kierunkiem rozwoju na rynku nieruchomości. Dopiero wchodząc w ten biznes, zobaczyłem, na czym robi się największe kariery i co jest najbardziej dochodową działką w nieruchomościach. Celem, który przyświeca mi przy pisaniu tej książki, jest udowodnienie, że w tej branży każdy może osiągnąć sukces. Nie ma zestawu cech charakteru czy kompetencji, które powinien posiadać deweloper. Nie można też od razu ocenić, że ktoś poradzi sobie lepiej niż inny. Są jednak dwa elementy, bez których żaden deweloper nie może się obejść: to zaufany zespół, któremu może on przekazać odpowiedzialność za pewne zadania, oraz dźwignia, dzięki której w zasadzie nie ma ograniczeń co do skali inwestycji. Dla kogo jest ta książka? Po wydaniu pierwszej książki dotyczącej inwestowania w nieruchomości. Ku mojemu zdziwieniu, wiele osób kontaktowało się ze mną, by dowiedzieć się więcej na temat rozpoczęcia działalności deweloperskiej. Co więcej, byli skłonni słono zapłacić za moją wiedzę. Byli to głównie: 1. Ludzie, którzy mieli już doświadczenie w inwestycjach w nieruchomości, ale na znacznie mniejszą skalę, między innymi inwestujący w pojedyncze mieszkania. Jest to droga, od której sam kiedyś zaczynałem, dlatego najlepiej rozumiem wszelkie pytania i wątpliwości tej grupy osób. 2. Architekci i firmy budowlane, czyli grupa mająca dużą wiedzę projektową i wykonawczą, ale też świadoma, w którym obszarze wiedzy ma jeszcze spore braki. 3. Szczęśliwi posiadacze działek, którzy kiedyś zainwestowali w ziemię lub dostali ją w spadku. To grupa osób kompletnie spoza branży, która często dysponuje niewielkim kapitałem, niewystarczającym do sfinansowania całej inwestycji. Ma też duże braki, jeśli chodzi o wiedzę i doświadczenie. 4. Osoby kompletnie niezwiązane z branżą, a jednocześnie posiadające już doświadczenie w biznesie podobnej skali. Z myślą o tych osobach powstała książka Nowoczesny Deweloper. Jeśli zaliczasz się do którejś z tych grup, z pewnością znajdziesz w niej coś dla siebie, czego na pewno nie znajdziesz w tej książce. Lektura ta ma stanowić kompendium wiedzy nowoczesnego dewelopera ma być przewodnikiem, który pomoże usystematyzować pewne zagadnienia, zwrócić uwagę na najistotniejsze elementy oraz zainspirować Cię do szukania kreatywnych rozwiązań. W związku z tym nie znajdziesz tutaj skomplikowanych zagadnień prawnych ani bardzo szczegółowych opisów poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego. Jeśli poszukujesz bardziej szczegółowej wiedzy lub chcesz omówić swoją konkretną sytuację, to mogę Ci zaproponować udział w szkoleniach i mentoringu. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz na stronie www.nowoczesnydeveloper.pl.pl Rozdział pierwszy Dlaczego warto rozpocząć działalność deweloperską? Działalność deweloperska w naszym kraju ma dość krótką historię. Możliwości prowadzenia biznesu tego typu pojawiły się dopiero po zmianach ustrojowych i to właśnie wtedy powstały pierwsze firmy deweloperskie. Ich działalność, na początku pionierska i nieuregulowana przepisami, okazała się jednak na tyle atrakcyjna, że decydowało się na nią wówczas i decyduje się nadal bardzo wielu przedsiębiorców. Ja również do nich należę, dlatego na wstępie wyjaśnię ci, dlaczego w ogóle warto rozważyć rozpoczęcie tego biznesu. Najbardziej oczywistym i głównym motywatorem są naturalnie pieniądze. W działalności deweloperskiej, a właściwie w nieruchomościach, które są jej podstawą, drzemie ogromny, wręcz nieprawdopodobny potencjał. Prowadząc działalność deweloperską, można zarobić naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Oczywiście nieodłącznie, jak w każdym innym typie inwestycji, istnieje pewien stopień ryzyka i skłamałbym, gdybym o nim tutaj nie wspomniał. Stopień ryzyka zależy od konkretnego projektu, ale jedna zasada pozostaje niezmienna. Im większe ryzyko podejmujesz, tym większa może być Twoja nagroda. Jednocześnie, im lepiej umiesz skalkulować i oszacować ryzyko, które jesteś gotowy podjąć, tym lepszym stajesz się graczem na tym rynku. Możesz wówczas naprawdę dużo zarobić, i tego będę Cię chciał w tej książce nauczyć. Patrząc z perspektywy osoby, która swoje podejście, wiedzę i doświadczenie w biznesie zdobywała w nieruchomościach, w pewnym momencie wiedziałem, że jedyną sensowną drogą dalszego rozwoju są właśnie inwestycje deweloperskie. Dlaczego? Zauważ, że liczba pojedynczych inwestycji w mieszkania, tak zwanych okazji, jest na rynku ograniczona w danym czasie, co wyznacza pewną granicę wzrostu. Inwestycje deweloperskie natomiast dają skalę. A to właśnie ty decydujesz, w jakiej skali chcesz realizować swoje przedsięwzięcie. Może to być pojedynczy dom, mała szeregówka, a nawet całe osiedle. Wszystko zależy od twoich predyspozycji i przede wszystkim otwartego umysłu, który pozwoli ci dostrzec potencjał, jaki tkwi w danej nieruchomości. Ograniczać cię może jedynie wyobraźnia i pewność siebie bynajmniej nie gotówka. Wyobraź sobie, że masz 5 milionów złotych i zamierzasz je obrócić wykorzystując flipy. Znalezienie takiej ilości okazji wcale nie jest proste. Łatwiej jest kupić działkę pod 30 mieszkań niż 30 mieszkań pod flipy. Ponadto, aby sprzedać 30 mieszkań na flipach, oprócz chodzenia i szukania za każdym razem tych okazji, musisz też 30 razy negocjować z właścicielami. Żeby sprzedać 30 mieszkań w inwestycji deweloperskiej, wystarczy, że raz na początku znajdziesz dobrą działkę i dopracujesz warunki jej sprzedaży z właścicielem, abyś później mógł zbierać żniwo. Oszczędzasz czas i wysiłek wkładany w poszukiwania i negocjacje. A poza tym, jeśli dobrze znasz rynek, możesz zaprojektować mieszkania, które będą cieszyć się największą popularnością. Nie jesteś ograniczony istniejącą rzeczywistością. Sam możesz wykreować własną. Kolejną przewagą inwestycji deweloperskich jest to, że łatwiej je lewarować, m.in. kredytem bankowym. Zorganizowanie kredytu przy wielu małych projektach, gdy chciałbyś na przykład kupić na kredyt kilkadziesiąt mieszkań, byłoby dużo trudniejsze niż uzyskanie jednego dużego kredytu deweloperskiego. Co więcej, w działalności deweloperskiej możesz wykorzystać również inne dźwignie, co pozwala osiągnąć wysokie stopy zwrotu z kapitału własnego, ROE, w których stosunek zysku do ryzyka jest optymalny. Posiadana wiedza i doświadczenie pozwalają na minimalizowanie ryzyka. Jeśli przewidzisz różne scenariusze, możesz mieć na nie wpływ i tworzyć inwestycje odporne. Wystarczy, że przyjmiesz cenę sprzedaży wybudowanych już mieszkań o 20% niższą od tej, jaką średnio możesz dzisiaj osiągnąć na rynku. Jeśli przy tym założeniu inwestycja nadal będzie opłacalna, to nawet gdy za rok coś się wydarzy, np. Na nastąpi załamanie rynku, to i tak wyjdziesz z tego obronną ręką. Być może czujesz, że bycie deweloperem faktycznie daje szansę rozwoju, ale nie bardzo widzisz siebie na tej ścieżce. Spokojnie. Nawet jeśli w tej chwili działasz w zupełnie innej branży, to jeszcze nie powód, by rezygnować z tej biznesowej drogi. Moje obserwacje i doświadczenie pokazują bowiem, że praktycznie każdy może nauczyć się, jak zostać deweloperem. Jestem tego najlepszym przykładem, bo jeszcze kilka lat temu nic nie wiedziałem o nieruchomościach, a o byciu deweloperem nawet mi się nie śniło. Jednakże, gdy poznałem rynek nieruchomości, dostrzegłem, że to właśnie na tym polu jest najwięcej możliwości zarobienia dużych pieniędzy, co wyjaśniłem Ci przed chwilą. Zacząłem dążyć w tym kierunku, a moje udane inwestycje oraz ta książka są najlepszym dowodem na to, że udało mi się zrealizować to zamierzenie. Nie twierdzę jednak, że ty również, jeśli zaczniesz już dziś, to za kilka lat będziesz w tym samym miejscu co ja. Każdy z nas jest inny, dlatego rozwijanie umiejętności kreowania zyskownych inwestycji może zająć mniej lub więcej czasu i wiązać się z mniejszym lub większym wysiłkiem. Pieniądze z tego typu działalności zazwyczaj nie przychodzą łatwo, ale zysk może być naprawdę duży. To nie jest tak, że dziś decydujesz, że będziesz deweloperem, a jutro pławisz się w luksusie, który zapewniły ci dochody z tej inwestycji. Zauważ, że od momentu zakupu działki do zakończenia i sprzedaży inwestycji musi minąć trochę czasu. Ponadto jest to proces, podczas którego napotkasz wiele wyzwań. Musisz podjąć te wyzwania, by przejść swoją drogę do bycia deweloperem zwycięsko, ale pamiętaj, że nie musisz być ekspertem. Nie musisz posiadać całej wiedzy prawniczej, budowlanej czy handlowej, by wejść w ten biznes. Jeśli masz jakieś doświadczenie w którejś z tych branż, tym lepiej, ale nie jest to warunek konieczny. Uważam, że każdy inteligentny człowiek, bez względu na doświadczenie i posiadane pieniądze, może odnieść sukces jako deweloper. Jeśli chcesz zacząć zarabiać jako deweloper, wystarczy, że będziesz umiał rozsądnie korzystać z wiedzy innych i nauczysz się podstaw, które pozwolą ci oszacować potencjał inwestycyjny tkwiący w danej nieruchomości. Jeśli będziesz posiadał własne środki na inwestycje, to doskonale, ale i to nie jest konieczne, by zacząć działać w tej branży. Jeśli nauczysz się podstaw, to zobaczysz, że możesz oprzeć finansowanie inwestycji na środkach innych inwestorów. Pewnie chcesz wiedzieć, jakie środki finansowe są potrzebne, by zacząć. Odpowiedź na pytanie, ile pieniędzy potrzebujesz, nie jest jednak łatwa i jednoznaczna. To zależy od projektu, a różnice między poszczególnymi pomysłami mogą być znaczne i sięgać milionów. Zauważ, że w obiegowej opinii z działalnością deweloperską kojarzone są wyłącznie duże firmy, które budują ogromne osiedla w miastach. Tymczasem deweloperem będzie również osoba, która wykonuje nadbudowę kamienicy i sprzedaje powstałe w ten sposób mieszkania, a także osoba, która kupiła dużą działkę i wybudowała osiedle złożone z kilku domów jednorodzinnych. W jednym i drugim przypadku nakłady potrzebne do rozpoczęcia inwestycji są zdecydowanie niższe niż przy budowie osiedla liczącego kilkadziesiąt czy kilkaset mieszkań. Pokazując taki przykład, chcę Cię przekonać, że do wejścia w deweloperski biznes wystarczą relatywnie niewielkie kwoty. Jako deweloper mam w swoim portfolio projekty różnego rodzaju. Zdobywając doświadczenie, miałem do czynienia z inwestycjami, w których wkład własny wynosił jedynie 100 tysięcy złotych. Sztuką jest bowiem takie prowadzenie projektów, by wkład własny ograniczyć do minimum. Możesz to zrobić, korzystając na przykład z kredytu, jeśli masz zdolność kredytową, lub poszukać partnerów czy inwestorów, którzy gotowi są wyłożyć na inwestycje własne środki. Pamiętaj zatem, że rozważając inwestycje, wcale nie musisz mieć wszystkich potrzebnych środków w gotówce. Niektórzy deweloperzy są w stanie wykonać projekt deweloperski z praktycznie zerowym wkładem własnym. I choć z jednej strony deweloperzy powinni w swoich budżetach być przygotowani na znaczne wydatki, to jednocześnie powinni robić wszystko, by potrzebny kapitał własny ograniczyć do minimum. Podając takie przykłady, chcecie przekonać, że brak środków pieniężnych nie może być wymówką i hamulcem, który wstrzymujecie przed wejściem w branżę deweloperską. Jestem przekonany, że każdy, kto jest wystarczająco zdeterminowany, znajdzie sposób na to, by rozpocząć swoją przygodę w branży deweloperskiej. Jednocześnie nie chciałbym, abyś z dnia na dzień rzucił swoje dotychczasowe życie i poświęcił się w całości działalności deweloperskiej. Zachęcam Cię do tego, abyś zaczął to robić, ale warto na początku posiadać inne źródła dochodów. Jest to bowiem biznes, który wymaga cierpliwości. Ponieważ termin zbierania plonów jest odroczony w czasie. Do momentu, gdy zgarniesz śmietankę, czyli zyski z inwestycji deweloperskiej, musisz z czegoś żyć, szczególnie jeśli masz rodzinę, więc pamiętaj o tym, rozpoczynając swoje działania w branży. Czym jest działalność deweloperska w rozumieniu ustawy? Działalność deweloperska to rodzaj działalności gospodarczej związanej z nieruchomościami polegający na zabudowaniu albo przebudowie, rozbudowie czy nadbudowie, a następnie sprzedaży bądź wynajmie części tych nieruchomości innym osobom. Celem takiej działalności jest podnoszenie wartości nieruchomości oraz osiągnięcie skalkulowanego zwrotu z inwestycji. Jest to bardzo złożony proces, począwszy od przeprowadzenia due diligence danej nieruchomości, przez proces zakupu działki, zorganizowanie finansowania inwestycji, pozyskanie niezbędnych pozwoleń, fazę projektowania, aż po cały proces sprzedaży. Taki całościowy cykl wymaga od dewelopera nie tylko zdobycia znacznego kapitału, ale też szerokiej wiedzy i doświadczenia z różnych segmentów rynku. W Polsce działalność deweloperska ma stosunkowo krótką historię i do niedawna nikomu nie zależało na formułowaniu jakichkolwiek definicji określających, kim jest deweloper. Jednak w związku z wejściem w życie z dniem 29 kwietnia 2012 roku ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Zakwalifikowanie danego podmiotu jako dewelopera ma istotne znaczenie. Ustawa ta bowiem w kompleksowy i restrykcyjny sposób reguluje prawa i obowiązki dewelopera i nakłada na niego szereg powinności. Streszczając definicję dewelopera w najprostszy sposób, można powiedzieć, że jest nim każdy przedsiębiorca, który zawiera umowy deweloperskie. To czym dokładnie jest umowa deweloperska? Również reguluje wspomniana ustawa. Kim jest nowoczesny deweloper? Nie chciałbym jednak zostawić cię z suchą definicją sformułowaną przez prawników. Dla mnie ważniejsze od prawnych ustaleń jest to, kim jest nowoczesny deweloper, bo to właśnie dla osób, które chcą działać, napisałem tę książkę. A zatem, nowoczesny deweloper, którym będziesz mógł zostać po wysłuchaniu tej książki, powinien charakteryzować się następującymi cechami: Nowoczesny deweloper szuka potencjału tam, gdzie inni go nie widzą kreuje wartość nie idzie utartymi ścieżkami kreatywnie poszukuje rozwiązań, dzięki którym angażuje jak najmniej własnego kapitału. Proponuje niestandardowe rozwiązania, które generują korzyści dla obu stron. Wykorzystuje różnego rodzaju dźwignie, odznaczając się bystrością i sprytem. Korzystając z wiedzy i doświadczenia innych, minimalizuje ryzyko niepowodzenia inwestycji. Nie musi być ekspertem w każdej dziedzinie, ponieważ buduje wokół siebie zespół specjalistów i łączy wszystkie trybiki tak, żeby nie angażując całości swoich zasobów, nie tylko finansowych, doprowadzić do realizacji inwestycji. Jeśli czytałeś lub wysłuchałeś książki Nowoczesny Inwestor, na pewno zauważysz duże podobieństwo w podejściu inwestora i dewelopera. Różnicą między jednym a drugim jest skala inwestycji. Podam Ci teraz kilka przykładów ze swojego doświadczenia, które pozwolą uzmysłowić, na czym polega to niestandardowe podejście. Fakty i mity na temat inwestycji deweloperskich. Zanim przejdziemy do konkretów, chciałbym Ci przedstawić fakty i mity na temat inwestycji deweloperskich. To ważne, byś przestał myśleć o nich przez pryzmat stereotypów, bo dzięki temu będziesz mógł działać jak nowoczesny deweloper. Mit. Inwestycje deweloperskie wymagają od dewelopera dużych nakładów kapitału. To prawda, że inwestycje deweloperskie wymagają dużych nakładów kapitału. Jednocześnie nikt nie powiedział, że to musi być w całości Twój kapitał. To czego potrzebujesz to mentalność przedsiębiorcy oraz umiejętność i doświadczenie w zarządzaniu dużym kapitałem. Mówiłem o tym pokrótce na początku. Jest wiele możliwości, by ograniczyć zainwestowany kapitał własny do minimum. Omawiam to szerzej w rozdziale na temat sposobów finansowania inwestycji. MIT: Inwestycje deweloperskie są bardzo skomplikowane i wiążą się z dużą biurokracją, więc wymagają od dewelopera specjalistycznej wiedzy. Faktem jest, że inwestycje deweloperskie są złożonym procesem i wymagają wiele biurokracji. Dlatego niezbędny jest zespół specjalistów, których do tego zatrudnisz. O tym, jak go zbudować, jakich specjalistów potrzebujesz oraz jak z nimi współpracować, mówię nieco dalej. Mit: trzeba mieć znaną markę jako deweloper, inaczej nikt nie kupi mieszkania. Dziś to nie marka dewelopera decyduje o tym, czy ktoś kupuje u ciebie, czy nie. Klienci są coraz bardziej świadomi, czym jest ustawa deweloperska i w jaki sposób zabezpiecza ich interesy. Głównym czynnikiem decydującym o zakupie jest konkurencyjność Twojego produktu. Konkurencyjność nie jest równoznaczna z niską ceną. Coraz więcej osób bierze pod uwagę jakość użytych materiałów lokalizację układ mieszkania i wiele innych czynników. Najbardziej istotne jest, aby zaspokoić potrzeby klienta popytowego. Dlatego jeśli odrobisz swoją lekcję na początku i dostatecznie dobrze zbadasz rynek, będziesz mógł jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby swoich nabywców. Daje ci to przewagę konkurencyjną. Wiadome jest, że w swoim budżecie musisz też przeznaczyć określony kapitał na solidny marketing, który buduje zaufanie. Mit. Ustawa deweloperska bardzo ogranicza dewelopera. Z jednej strony ustawa deweloperska narzuciła na dewelopera wiele obowiązków, które obciążają go dodatkowymi kosztami i generują dużo dodatkowej pracy. Z drugiej zaś strony wprowadzone prawo zdejmuje z nabywcy ryzyko niepowodzenia inwestycji dewelopera, a więc zwiększa bezpieczeństwo transakcji i uwiarygadnia relacje klient-deweloper. Dzięki temu ustawa bardzo pozytywnie wpływa na całą branżę, gdyż ogranicza falę upadłości firm deweloperskich oraz medialne doniesienia o oszukanych klientach. Klienci czują się bezpieczniej i łatwiej decydują się na zakup mieszkań, nawet jeśli oferuje je nowy deweloper. Pomyśl tylko, jak ogromne znaczenie ma to dla Ciebie jako nowego podmiotu na rynku. Fakt: inwestycje deweloperskie nie dają płynności finansowej. Ten fakt jest niepodważalny. Każda inwestycja tego rodzaju wymaga najpierw wyłożenia środków pieniężnych, nieważne czy własnych, czy pożyczonych, a dopiero po sprzedaży wszystkich mieszkań w inwestycji zbiera się plony. W związku z tym trzeba posiadać odpowiednie zasoby pieniężne, by móc ten okres zamrożenia środków przetrwać. Fakt. Inwestycje deweloperskie cechuje wysoka marża. Z uwagi na wysokie ryzyko, które oczywiście doświadczony deweloper umie zminimalizować, o czym mówię w dalszej części tej książki, oraz ze względu na długi okres realizacji inwestycji, deweloper na swojej działalności musi dobrze zarabiać. W ten sposób wynagradza sobie nie tylko czas oczekiwania na zyski, ale również ryzyko związane z inwestycją. Co Cię powstrzymuje przed działaniem już teraz? Znam bardzo dużo osób, które zastanawiają się nad tym, co trzeba mieć, by zacząć realizować projekty deweloperskie. W dodatku, wiele z nich zakłada a priori, że nie nadaje się do tego biznesu. Przypuszczam, że po prostu mają w sobie za mało odwagi, by porzucić dotychczasowe myślenie, które często jest ich jedynym ograniczeniem. Z drugiej strony, w tej grupie są także osoby, które okazują spore zaskoczenie, gdy tłumaczę im, jak niewiele potrzeba, by podjąć działanie. Fakty przedstawiają się bowiem następująco: Jeśli chcesz zacząć działać w branży deweloperskiej, nie musisz być inżynierem ani licencjonowanym pośrednikiem. Nie musisz także być budowlańcem, ani biegle posługiwać się młotkiem. Nie musisz recytować z pamięci wszystkich przepisów, do których będziesz się stosować. W rzeczywistości nie istnieją minimalne kwalifikacje wymagane do tego, by zostać deweloperem. Niepotrzebne są także specjalne licencje. Nie myśl jednak, że działalność deweloperska to bułka z masłem. Stawiając pierwsze kroki w kierunku bycia deweloperem, musisz być przygotowany do tego, że podobnie jak student, mądry inwestor spędza dużo czasu na samokształceniu, czytaniu książek i poszukiwaniu odpowiedzi na nurtującego pytania. Z drugiej jednak strony, jeśli tylko posiadasz pieniądze lub wiesz, jak je zdobyć, możesz zacząć już dzisiaj. A zatem Powtórzę jeszcze raz: kto może zostać deweloperem? Praktycznie każdy dorosły człowiek, który jest wystarczająco zdeterminowany do tego, by zacząć ten biznes i osiągnąć sukces. Niewiele trzeba by się przygotować do rozpoczęcia działalności deweloperskiej i by zacząć zarabiać tak szybko jak to możliwe. Pamiętaj, że każdy, nawet największy deweloper w tym kraju, też kiedyś zaczynał. Też znajdował się na początku drogi i nie wiedział nic na temat tego rynku w porównaniu z tym, co wie teraz. Ja również, zaczynając swoją pierwszą inwestycję, byłem zielony. Jednak nie powstrzymało mnie to w żaden sposób i zrobiłem ten pierwszy krok. Zamiast mówić i planować, zacząłem działać. Co więc powstrzymujecie przed działaniem już teraz? Pomyśl o swoich wymówkach. Porzuć je tutaj. I chodźmy dalej.